Augusty. Jesteśmy teraz na polu ustrykowym. Jestem sponsor. Czy ogólnie Kuba. Tutaj koleżanka Koszynianka chciałaby się powiedzieć. I ewentualnie kolega Koszynian z Koszyna chciałby się powiedzieć na temat Woodstocku. Co ogólnie państwo sądzą na temat Woodstocku? No to, że super impreza, tak? Że fajny klimat. Miasto, że to się stało. Miasto popiera całą imprezę? Tętni życiem, coś się dzieje, że fajnie no. Fajnie, że tyle ludzi przyjeżdża. Miasto wtedy tętni życiem. No, tak. A ile mamy jeszcze mieszkańców? Tak na około. Około, nie wiem, 28 tysięcy. Dokładnie. No, szczerze nie orientuję się. Czy są ogólnie pola, to wszystko do nas otacza, czy są pola po poligonie wojskowym? Z tego co orientuję się z historii. No tak. Dobra, to dziękuję im koleżance. Proszę bardzo, zaraz kolega, z kolegą tam, o. No właśnie, pożegamy na kolegę, który poszedł się wysikać. I poszedł też patyka do swojego pieska. No właśnie, jest pewien minus. Jednak kosztem mimo wszystko zawsze nie widzi żadnych żaden. Zawsze co roku czekają na tą imprezę, nie? No, w zeszłym roku to samo zauważyłem na swoim filmie. Od pewnego pana. Kolega dobra. Tam. Kolega na przykład umyje Woodstock jako kosztynianin. Wy boję się!
Dobra, imprezka się rozkręca. Tak mówi się, że się sobie pole ustępowe. Ty kurczę, mojego kumpla nie gwał. Nie molestuj seksualnie. Dobra, Zianka nie będę nagrywał. Sponsor! Nie rób tego w zeszłym roku. Będę żył z dziadkiem nagrywać. Dziadek sobie tego nie życzy. Dziadek! Dziadek! Nie nagrywam się. Ewentualnie tylko twoje nogi w tu. Bez żadnych komentarzy. Jak zgadzam się? Jeszcze mnie kurwa nagrywasz? Słuchaj. No, to tu musisz, no bo sam byś siebie nie nagrał. Nie ma normalnie czystych ludzi. Będziesz miał minutę z samym sobą. Też się pobawię, bo lubię kręcić. Moje drogi wieje. Jogi! Słuchaj! Będziesz się w zeszłym roku. Siema, a ciebie coś kojarzy? Szkolenie? Lęka! 9-11 kwietnia. Ej, Lęka, z lewej! No. U kogo jesteś? Lęka! Yeah.
Dobra, teraz będziemy grać jedną piosenkę, to jest po polsku Boska miłość. Boska miłość jest miłość dla Boga. I para... Amarena, 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 Amarena. Ostatnie wielkie przemówienie. Bracie, podaj mi wino, proszę cię.
Słuchajcie. Stary kurwa, to my! Pokojowy patron jest popierdolony. Pokojowy patron jest popierdolony. Impreza bywa mokra, już się znajomi z tobą. Już wszyscy szerokie, klasny głębokie. Bawi się fajna, nieważne co za ile, to komu bije brawa. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy drama. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. To nie daje. Tonący brzydwy chwyta, nie milczę, gdy ktoś pyta, co boli mnie i wkurza, a co czasem wzrusza. Nie idę na stroje, przegrywa, kto się boi. Legalna i nietajna, wesoła, ferajna. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy dramat. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Patrzymy prosto w oczy, nawet w zimnej nocy. Wzrok nam nie umyka, na widok przeciwnika. Wesoło, rezolutnie, gonimy myśli smutne. Dumna, niesprzedajna, familia i ferajna. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy drama. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy drama. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Brawo, nie ma już. Grawitacja. Więc czasami musi zjeść nawet na jakieś wyrzane. Dajcie nam kurwa. To na je dobre. To na je dobre. Na duszę ogniskowy, ciekawe jak się je w bokach ma. Świeżego. Dlaczego masz koszulkę? Dlaczego masz koszulkę? Żeby się nie uwróciła. That's the price we pay. That's the price we pay. That's the price we pay.
never claimed to be on some kind of mission, like we had some kind of master plan. It's not as if we know exactly what we came for, so we set up for what comes our way. We're always unprepared for the final encore. What the fuck are we supposed to say? That's the price we pay. 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 Every move we make, every step we take, that's the price we pay. Every rule we break, every move we make, that's the price we pay. Every move we make, every step we take, that's the price we pay. Every rule we break, every move we make, that's the price we pay. Woodstock 2010. Siódme podejście, siódma próba bicia rekordu Guinnessa na największą orkiestrę cyklingową. 1 sierpnia Woodstock. Uwaga, uwaga! Cisza przed nagraniem.
Za rok, uwaga, bijemy własny rekord, ale to naprawdę musi być potężny rekord. Super było spędzić z wami tę chwilę, ponieważ uwielbiam taki rytm. Pędzę na SP otworzyć naszego gościa, otworzyć. Zakończyć Marka, otworzyć Andrzeja. Tam Marek Piwowski jest. Pytano Andrzeja Wajdę, czy nakręcimy film o Woodstock. On mówi tak, bo to jest miejsce, gdzie musimy przyjechać dużo operatorów, wspaniale filmujących to, bo to jest niezwykłe miejsce i to miejsce właśnie stworzyliśmy wszyscy razem. Super, bardzo wam dziękuję. Rekord to jeszcze pobity. Ja nie wiem, właśnie przyjeźdźmy na szulaj. Przepraszam bardzo, ekipa sędziów, czyli pani adwokat, pan prokurator i Ramus. Drogie panie, panowie, prawo Fundacji Guinnessa wymaga, abyśmy zagrali 6 minut. Zagraliśmy blisko 7 minut, a więc rekord został uznany. Dziękuję Jurko za wspaniałe trzymanie tajmu. Dziękujemy Rostock.com. Dziękujemy Allegro, dziękujemy Rostock. Dziękujemy za piękną pogodę, dziękujemy za piękne miejsce. Słuchajcie, jak już tu jesteście, ja będę jechał, ale uwaga, było coś takiego niesamowitego na amerykańskim Woodstock. Czekajmy, zobaczymy, co odpowie świat, że są w stanie nas pomnieć. 615, tak? Krzysztofie, ile osób? 612 plus Republika Shadow Street Team, czyli razem 631 osób. Dzięki wam! Dziękuję bardzo!
myślą ludzie, ilu Bogów stanie, a ilu jeszcze runie. Ile będzie wojen niesprawiedliwości, ilu głupców jeszcze pęknie zazdrości. Im. Nie każdy o tym wie, ile dobra i zła jest w niej. Więcej czadów! Jeszcze raz, ale na maksa! Przytulonych nad potok.
rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Точный час в Украине 20:37. Атмосферный тиск 764 миллиметра на секунду. Добрый день, витает тебе радио.
Nie mamy pieniędzy, ale nie żyjemy w nędzy. Cieszymy się, co mamy teraz, nie co będzie później. To nara. No, na razie, na razie. Koniec telewizor tam. Idę do kontroli.
miłość. Ja nie słucham. Przykłada moje ucho do swojego. Naprawdę słyszę Boże. Dobra, siemanko. Cześć. Mniej więcej imię bym poprosił. Mateusz. Skąd jesteście? Gdynia i okolice. Aha, czyli tak zwane Trójmiasto. Trójmiasto, tak. Ile razy na Woodstocku? Trzeci. Jak wam się podoba w ogóle atmosfera na Woodstocku? Tak sobie jest. No, jesteście bardziej nastrojeni na ludzi, czy na klimat? Na klimat. Czy na jakieś ewentualnie koncerty? Nie, raczej koncerty to są do doskonałe. Koncerty są do doskonałe. Okej, dobra. Dziękuję bardzo. Tyle wystarczy. Zamierzacie jeszcze jedno małe pytanie, teraz mi się przypomniało. Zamierzacie jeszcze na nas nowy Woodstock przyjechać? Do końca świata i ojej, się dłużej. Dobra, dziękuję. Siemanko chłopaki. Wy tutaj rozstawialiście dziesięczną scenę? No my. Tak, zgadza się. Poprosiłbym mniej więcej o przedstawienie się jakieś imiona albo ksywka. Dobrze, dziękuję. Czy już mniej więcej wiem, że Krotosmi i coś więcej? Podkarpacie. Aha, wszyscy mniej więcej po Karpacie. Który jest mniej więcej na Woodstocku? Aha. Jak mniej więcej... O Boże. Dobra, później coś powiem, ale to już poza kamerą. Jak wam się mniej więcej podoba przystanek Woodstock? Widzicie jakieś zagrożenia dla młodzieży albo coś w tym stylu? Poza ewentualnie wiadomo alkoholem. Bo ludzie udają, nie są naturalni. Nie są. Ale ogólnie ujmuję się jako bezpieczny. Na razie pozdrawiam. Po poprzednim wysoku wam się nic nie trafiło takiego nieprzyjemnego. Dobrze, dziękuję bardzo.
shut my weaknesses that I can't do much. And my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. I'm pissed cause you came around. Why don't you just go home? Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is I tear my heart open, I sew myself shut. And my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I tried to help you once against my own advice. I saw you going down, but you never realized that you're drowning in the water. So I offered you my hand. Compassion's in my nature. Tonight is our last stand. I tear my heart open, I sew myself shut. And my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. You shouldn't ever come around. Why don't you just go home? Cause you're drowning in the water, and I tried to grab your hand. I left my heart open, but you didn't understand. But you didn't understand. You fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weaknesses. And I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I tear my heart open, I sew myself shut. And my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. Siemano koledzy, poprosiłbym o imiona. Marek. Jesteśmy z Muska. O, Kuba, tak jak ja. Kto jest na Ustoku? Na Ustoku ja jestem trzeci raz. Dobra. Byłem mały, powiedziałem. O, to długo się nie było w miarę. Część sobie odpuściłeś. Zamierza się przybyć na przykład na następny rok? A jak wam się w ogóle atmosfera podoba? Ludzie, klimat was kręci, czy muzyka? I to. Czy będziecie przyjeżdżać tu, dopóki da się radę? No. Okej. Okay. Dobra. Dziękuję.
Siemano chłopaki, wy tutaj jesteście z tego co kojarzę z Kostrzyna. Tak. Można prosić o przynajmniej jakieś imiona albo ksywki? Skoro jesteście z Kostrzyna, no to pewnie zbijacie się tutaj co roku. Tak. Zobaczyć jak w ogóle wszystko wygląda, jak się rozbija scena i tak dalej. Jak się w ogóle podoba? Bijacie się w tym roku na jakieś konkretne zespoły? Tak. A jakie mniej więcej? Po prostu jak się zjawicie, to sobie zobaczycie, co gra. Zaprezentuję w gazecie lubuskiej albo w coś w tym stylu. Tak? Tak. Okej. Dobra. A ogólnie uważa się Woodstock jako bezpieczne miejsce? Na mieście się raczej nic nie dzieje zbytnio. Dobra, dziękuję. Life, 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 life
No ale będziemy, tak, i to ma przyjemność, co nie? Kolega jak ma jakąś imię albo ksypkę? Lucky. Aha, który został z roku? Nie liczę. Aż tak dużo? Aż tak dużo. A mniej więcej miejscowość można poznać? Mniej więcej jest palec w dupie. Ruchać stare baby i opalać kable. Uwolnić cycki. Cycki ludem. Cycki, cycki, cycki. Cycki. Cycki, 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 cycki. A jak się podobał Woodstock? Coś by się ewentualnie zmienił? Jak się podobał Woodstock? Coś by zmienił w Woodstocku? Dodał trochę więcej metalu? Czy mu się zdaje? Siarkofyty. Siarkofyty. Dobra, ja... czekaj. Baki, pokaż do kamery, co? Okej. Dobra, możesz się też pokazać. Picie, picie, picie. Wypoły usta dalej, picie. Picie. Poza browarami. Picie, picie. Black, white. Okej, okay, dziękuję panowie.
w tym momencie na wioskę Formanere w Toruniu. Niestety bazarów w tym momencie u nas nie ma. Jest zajebista ekipa, za mną z nimi porozmawiamy. Ogólnie ona pozwoli udzielić wywiadu, więc dlatego do nich wchodzę. Siemanko ludzie. Na tym roku inna kamera niż w zeszłym, jak widać. No ale efekt jest ten sam. Tu jest Wojtek. Później jest Ania. Później Grzesiek. Później Łukasz. No i właśnie wyleciał mi z głowy Dominika. W zeszłym roku was spotkałem. Jesteście oczywiście na filmie, który dostaniecie. No właśnie dostaliście. Tak, stwierdź Wojtek po obejrzeniu dopiero. Stwierdź Wojtek dopiero po obejrzeniu, chyba że już widziałeś. No jasne. W tym roku niestety żadnego z farmerów nie będzie, co nie? A ja w ogóle atmosfera, to co się pytałem w zeszłym roku, czy on bardziej odpowiada na przykład klimat, ludzie, czy jakaś muzyka w tym roku? Częściowo, chociaż w tym roku trochę mniej takiego klimatu a la Farbanere, co nie? Nie, tylko że wiem, że to jest mniej więcej taka, jak to nazwę? Może jakaś podstawa czy coś. Dobra. Jak spotkam po parę osób i będę ich tłumaczył, no to pozdrowię od Wojtka. Okej? A w ogóle jest to słusznego. A jak się żyje na parę miejscu dłuższo tym? No dobrze. To właśnie kolega, którego teraz filmuję, odebrali. Ale wioska będzie na jej właśnie 40? Na wiosce. No to dobrze. Dobra, okej, dziękuję za wywiadzik mały.
Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Fir, Deutsche. Z pierwszosierpniowym potem na skroni. Z zimnem lufy Wisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Rzeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Miotła, oj! Oj! Żada 139 Maraton! I wyszedł z jasny synku! Żada broją w blok! I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut! My, Polacy, mamy opinię Romanów. My, Polacy, mamy opinię Romanów. My, Polacy, mamy opinię Romanów. Znam jedna szarża. Do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża. Jeden order, nad grobem krzyż. I wyszedłeś w jasny synku, czarną broją w noc. I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut. Zanim paliłeś jeszcze ziemię, zażegnałeś ręką. Czy to była kula z kilku? Dobra, witamy, witamy kolegów na przystanku Ustok. Mniej więcej poproszę o jakieś imię albo wstydkę. Wiktor Mechanior. Homer. Dobrze. Skąd mniej więcej jesteście? Oba z Łodzi. Łodzi jest oba dwa. Tak. Obydwa. Ja, oba dwa. Ja i mój pan. Który raz jesteście na Ustoku? Ja nie potraficie to policzyć? Czy jest ciężko? On to ma gdzieś komputer. Ja potrafię bardzo dobrze. Pierwszy raz byłem w Szymanowie. Wcześniej się nie dało. Uuu, Szymanowo to jest pierwszy Ustok. Więc naprawdę się wcześniej nie dało. Nie. Dało się, tylko ty nie wiedziałeś. Tak. Ale ja byłem. A ty się nie, nie było. Planujecie na następną pobyty na Ustoku? Tak, wiecie. Szczecin, Dąbie, jeden z lepszych. Nie, on się pyta, czy będzie na następnym Ustoku. Tak bywa. Będziemy, nawet o lasty to będziemy. A który ogólnie raz? Tak, już się pytałem, dobra, przepraszam. A jak się ogólnie podobała atmosfera, ludzie? To umuje się najlepiej. To umuje się najlepiej na Ustoku. Klimat, ludzie, muzyka. Nie. So
tutaj. No wiem, bardzo proszę, że już się poznałem. Dobra, jeszcze Wiktor chciał coś powiedzieć. Nie? Dobra, to dziękuję, chłopaki. No, na słoni by jakiegoś wina. Młodzieży należy do forum od 2006 roku i od tego samego roku jeżdżę na Ustka. Jak ci się w ogóle podobał Ustok? Podoba mi się. Nie wiem jak to gorąco, ale cała idea mi się podoba. Bardziej patrząc na ludzi, na klimat, na kapelę. W zeszłym roku to bardziej na ludzi, bo muzycznie było tak. Aha. Dobrze, fajnie to wiedzieć. Życzę miłego i przyjemnego Ustoku i najbardziej bezpiecznego. Co nie? Tak jest. Dobra, na razie. Nie musisz, trzymasz mnie za rękę, znaczyć, że bez ciebie czuję się. Nie musisz mówić mi, co piękne, co zatwierdzone w ciebie, a co nie. Dzięki.
Zostajemy z nami? Natasza. A, proszę za nami.